W dzisiejszym odcinku zagram pod zjednoczenie Włoch jako Królestwo Obojga Sycylii. Dodatkowo zajmiemy się kolonizacją i przywrócę pewne upadłe imperium. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Oto i one, Królestwo Dwóch Sycylii, o które byłem bardzo często proszony w komentarzach i tak będziemy dzisiaj robili podbój Włoch, a w zasadzie dyplomatyczną grę o zjednoczenie Włoch. Narody włoskie należące do naszej unicelnej i utrzymujące z nami pozytywne stosunki mogą się z nami zjednoczyć, zaczynamy mając dużo populacji i całkiem niezłe PKB. Tylko nikt tutaj nie umie pisać i czytać. Ale co w tym dziwnego, u nas znowu rządzą właściciele ziemscy i bardzo duże wpływy ma kościół katolicki. No trzeba będzie go osłabić praktycznie od razu, a będziemy chcieli wzmacniać przemysłowców oraz inteligencję. Serio, kliknąłem piętnuj. Resztę punktów sobie zostawię, bo o, to one nam skracają czas ustanawiania prawa, więc tak, warto mieć tego kapa tutaj nabitego. Na arenie międzynarodowej no potrzebujemy rywali, bo muszę zwiększyć moją pulę wpływów i spokojnie, Osman może być naszym rywalem. Spokojnie, Grecja może być naszym rywalem i nie ukrywam, że możliwe, że też weźmiemy Rosję jako naszego rywala. Ale kiedy to zrobię, to wam o tym powiem. Tak samo jak wam mówię o dużych wyprzedażach na Enebie, polecam wejść przez linki w opisie, dodatkowo wesprzecie mój kanał, strona jest legitna. Chciałoby się jak najszybciej lecieć w nacjonalizm, czyli musielibyśmy znowu badać komunikację masową, żeby mieć nacjonalizm, ale nie, my potrzebujemy rozwinąć naszą gospodarkę. Unia celna wskazuje, że musimy być już hegemonem ekonomicznym w okolicy, żeby te wszystkie malutkie kraje do nas dołączały i miały z nami dobre relacje. No i w sumie jak było napisane, musimy mieć dobre relacje z każdym tych małych krajików tutaj w okolicy, więc poprawiajmy z nimi stosunki. Następnie też chcemy poprawić stosunki oczywiście z Francją, chcemy poprawić też stosunki z Austrią. Pozostałe kraje na razie olewam, bo i tak mamy bardzo dużo działań dyplomatycznych. Wydaje mi się też, że musimy mieć z tymi krajami wtedy sojusze porobione i tak dalej, więc będę do tego dążył. Naszą reformę rządu zaczynamy od wcielenia sił zbrojnych, bo chcemy przeprowadzić reformę policji z lokalnej na wyspecjalizowaną. Osłabi to bardzo właścicieli ziemskich. A jako, że są częścią naszego rządu, to nie możemy ich piętnować. Dobra, jak wszystko już nam się przeliczyło, no to możemy zobaczyć, na czym stoimy. Mamy dużo drewna, siarki i tak dalej, ale brakuje nam punktów wpływów. Okej, dobra, przestajemy z kimś poprawiać stosunki. Nie możemy być na minusie, bo to strasznie prestiż obniża. No okej, musimy importować zboże, napoje alkoholowe i papier. No dobra, szlaki mniej więcej ustanowione. Jeszcze nie opłacało mi się nic wymieniać z tymi państwami włoskimi, ale co do zasady będę starał się to robić. Następna sprawa to przeklikanie, gdzie co mogę budować. Jeżeli dobrze pamiętam, to tak, w Apulii możemy rozwijać nasze rolnictwo, a na Sycylii mamy zwiększone wydobycie siarki. No ale zarabiamy dość sporo, więc rozbudujmy nasze sektory budowlane do 5 poziomu. Da nam to raczej pełną linię produkcyjną, zwłaszcza jeżeli przestawimy nasz budżet już na konstrukcję żelazną. Konstrukcja żelazna wymaga, tak jak nazwa wskazuje, dużej ilości żelaza, więc od razu lecę 5 kopalni żelaza. Chyba, że z Toskanii mogę to importować. A okej, Toskania co może to już mi daje, czyli wciąż za mało. Z tego co czytałem na Wikipedii i oglądałem materiały od twórców, dzieje się tu u mnie coś dziwnego. Mamy stosunki serdeczne, ale państwo jest wobec mnie wrogie i takie coś nie powinno mieć miejsca. Dajcie mi znać, jak jest u was. Jest, mamy policję i to, co chcemy jak najszybciej wprowadzić, to oczywiście kolonie nasze. Kolonizacja eksploatacyjna. Lecimy z tym, też nie wiem, co ona nam robi. Większa produkcja. No, na tym mi zależy. Następnie w badaniach lecimy atmosferyczny silnik parowy. Wpłynie to na nasze kopalnie i narzędzia mechaniczne, bo wpłynie to na nasze zakłady. Będziemy też chcieli mieć jak najszybciej kolej i bardzo szybko będziemy potrzebowali. W sumie, wiecie, włoskie autostrady na kolei stały. Wszystkie państwa wobec mnie we Włoszech obecnie są wrogie. O co tu chodzi w ogóle? Jako Włochy musimy bardzo dużo importować, więc rozbudujmy nasze porty. Zadeklarujmy nasze interesy jeszcze w Chinach. Wystarczy nam chyba jeden obszar i z tego co wiem, będę potrzebował mieć interesy w tym regionie, bo ta prowincja może mieć bardzo dużo plantacji barwników, a planuję być, wiecie, światowym dostawcą ubrań, więc barwników będę dużo potrzebował. Sardynia, Piedmont chce umowę handlową, super, tylko upewniajcie się, że oni nie chcą za to na przykład zobowiązania. I teraz jak Chiny są już moim obszarem zainteresowania, mogę od nich importować parę rzeczy. Jeszcze żelazo, jak i bardzo dużo jedzonka. Jak najbardziej chcemy. Państwami włoskimi co do zasady chcę zawierać sojusze, chcę z nimi mieć jak najlepsze relacje i potem będę jeszcze próbował ich wrzucić do naszych unicelnych. Dobra, mam
samej kolonizację i mam duże problemy, o kurka, bardzo duże problemy z biurokracją, ale możemy już założyć pierwsze kolonie. Tutaj nam się Duńczycy wpierniczają, więc ja lecę, o, Igbado. Trochę to zajmie. Kolejne prawo, które chcę wprowadzić, to lesefaryzm. On się bardzo przydaje, jeżeli chcemy szybko industrializować nasz kraj. No i w sumie ja już wiem, na czym zarabiać w tej grze, na czym się nigdy nie straci, więc to jest spoko opcja. Jako że cały mój przemysł produkcyjny skupiam w kampanii, więc biorę od razu efektywność produkcyjną, zwiększam o 20% poprzez rozporządzenie. Jest i udało nam się skolonizować. Mamy kwaterę główną w Igerze. Nawet się nie zastanawiam, od razu buduję barwniki w tym regionie. I super, Sardynia, Piedmont chce wstąpić do naszej Unii Celnej. To jest bardzo ważne, chociaż mam wrażenie, że też jest troszeczkę zbagowane, bo jest spora szansa, że za chwilę nam z tej Unii Celnej wyjdą. Tak po prostu z automatu. Możemy już niektóre mniejsze państwa włoskie przekonać do przejścia do naszej Unii Celnej. Naprawdę mi niedużo brakowało, ale w ten sposób też możemy to zrobić. Jednego punkta. No i zyskaliśmy dwa kolejne małe państwa włoskie do naszej Unii Celnej. Jej! I mamy laissez-faireyzm. Super sprawa. On w zasadzie podwaja kapitał inwestycyjny. No, tylko muszę przestać budować, żebym się zaczął gdzieś robić. Ale ogólnie to znaczy więcej budowania fabryk szybciej. Chciałbym zwiększyć już wydobycie żelaza, bo on jest u mnie cały czas drogie, ale potrzebuje węgla. Znowu kolejna sprawa. I tak, tutaj od razu możemy dać pompę, żeby mieć jeszcze większe wydobycie węgla. Nie mam go skąd importować. Ja tak popatrzyłem przed chwilą na świecie. Wszyscy go zużywają dość skrzętnie, co w sumie jest dziwne. Ale nawet Prusy są na minusie. Niesamowite. I to jest taka kolejna sprawa, gdzie mam gigantyczny problem w tej grze, że boty nie ogarniają, co mogą wydobywać i sprzedawać na świecie. Nie ogarniają tego. Pierwsza kopalnia jest, to czas zrobić zapotrzebowanie na ten węgiel. Wydobycie żelaza zwiększajmy. Muszę powiedzieć, że to jest naprawdę fajnie, jak coś tak przyjemnie obserwuje. Jak tylko zmieniacie dwie rzeczy i to wszystko zaczyna wam działać. Zwiększacie zapotrzebowanie na węgiel, macie kopalnię węgla, no to zaczyna szybciej zatrudniać, bo zwiększa się jej wydajność i więcej na węglu zarabiają. Nasz rynek tego węgla będzie dość sporo potrzebował, znowu mi barwników zaczyna brakować, by the way. Chociaż może nie tak dużo na początku. I wydaje mi się, że popełniłem błąd tutaj z tą kolonią. Trzeba było iść w tą bardziej spokojną. Malaria mnie to wykańcza, o kurka. Jak się jej pozbyć? I mega mocno się zastanawiam, dlaczego te 55 barwników nie występuje na moim rynku. Czyżby brakowało portu? Tak, to o port chodziło. Głupia! O, możemy z Wielką Brytanią zawrzeć umowę handlową, super. Czemu ja tego nie wynalazłem wcześniej? Ale też udało mi się wprowadzić biurokratów mianowanych, jest to super ważne, bo to bardzo zwiększa wpływy inteligencji w naszym kraju. Od razu wywalmy arystokrację z pracy, Prawda, mógłbym już zwiększyć produkcję naszych budynków, ale muszę spłacić moje zobowiązania, więc na razie spłaćmy je i dopiero potem będziemy zwiększali poziom. Teraz na pierwszą włoską kolej rozbudowujemy i w sumie może też od razu pozwólmy sobie na zakłady motoryzacyjne. O nie! W obszarze administracyjnym o nazwie Sycylia miała miejsce erupcja wulkanu o niespotkanej dotąd skali, która doszczętnie zniszczyła dobytek wielu ludzi. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Moje kopalnie siarki! Nie! Rozwój bocznych oraz głównych linii kolejowych okazał się niezwykle cenny dla naszego raczkującego przemysłu kolejowego. Pójdę w to, co mi sugeruje, czyli rozkwit ruchu kolejowego, kolej przerób, czyli nasza kolej więcej może transportować. W sumie dobrze. O nie! Rozpruwacz grasował w kampanii! Musimy poprowadzić tego wordercę przed sąd. Jest, mam umowę handlową z papiestwem i zapraszam papiestwo do Unii Celnej. Wreszcie się udało, wreszcie! Musimy też zająć się reformą naszego społeczeństwa, już powoli. Jesteśmy dość do tyłu z tym wszystkim. I tak, pójdziemy najpierw w archiwum główne, bo to zwiększy moje kompetencje podatkowe i rozwiąże mi parę innych spraw, albo nie. Pójdziemy w bankowość najpierw. Znowu podwójmy nasz sektor budowlany. O, nawet nie wiedziałem, że nam się pojawiło takie wydarzenie. Rozpruwacz morderca, przypnijmy je sobie. Policja natrafiła na trop, ale jeszcze możemy zwiększyć nasze szanse, inwestując w instytucje, więc czemuż by nie? Aha, biurokracja. Budujemy, budujemy, budujemy. Chociaż może to już jest dobry moment na pójście w nacjonalizm. Realizm i tak nam się sam wprowadzi. Zaczynam wspierać finansowo Toskanię oraz Parma. To są ostatnie moje podejścia, żeby te kraje przekonać do nas. Jeżeli nie, to będzie wojna. Dałbym głowę, że troszeczkę mi tutaj urosła kolonia w międzyczasie. O, i teraz muszę też wcielić ten obszar do nas. Super. Potrzebuję więcej portów. Ja już je chyba po prostu wszędzie postawię, gdzie tylko mogę, naprawdę. Więcej portów. Jakimś cudem udało mi się Toskanię przekonać do naszej Unii Celnej. Czyli w zasadzie brakuje mi tylko jednego ostatniego obszaru.
i wolny handel wreszcie ma duże poparcie. My handlujemy z połową świata na ten moment, więc bardzo mi się przyda zmniejszenie kosztów tych wszystkich szlaków handlowych, które mam. Chociaż nie mam ich już tak dużo. Co się stało? Ha! Nasza policja się wykazała, nie ta co londyńska, czemu oni wyglądają jak policja taka sultańska, nieważne. Morderca znany jako rozpruwacz z miasta Neapol, który od tak dawna siał grozę w obszarze administracyjnym Kampania, w końcu wpada w ręce władz. Mamy łajdaka! Francja non-toper mnie zaprasza do Unii Celnej, co powoduje, że się na mnie wkurza, bo odmawiam, co powoduje, że rozwiązuje moją umowę handlową. No szkurka, kto to planował? Wydajność tej stalowni mnie przeraża. Więc dobudujmy trochę stalowni, troszeczkę też narzędziowni. Tylko kolej nam się kończy. Rozbudujmy też nasze kolegium oświaty i myślę, że możemy pozwolić sobie na zmniejszenie efektywności naszej policji. Tak, byłem bardzo skupiony na tym moim świecie i nie patrzyłem, co tu się wydarzyło, ale tu widzę, że mam jakieś niebiańskie królestwo wielkiego pokoju. Co to jest i jak tym zagrać, bo nie ukrywam, że chcę już zagrać, jak to widzę. Nasza kolonia powoli się tworzy. W Afryce nie mamy dużej konkurencji, ale tu zobaczcie, Stany Zjednoczone Ameryki podbijają Amerykę Południową, mimo iż powinien się skupić chyba na tej swojej północnej, a im nie za bardzo to wychodzi. No trudno, jakoś się może tam kiedyś wbijemy. Nasze PKB daje nam już 9. pozycję na świecie i zobaczcie, niedługo przebijemy amerykańskie. Jest i on, nacjonalizm. I powiem wam szczerze, mam kłopot z tą misją, mega duży kłopot. Dlaczego mi nie zaznacza, że to państwo kontroluje cały następujący region administracyjny Umbria? Co się teraz wydarzy? Jak ja mogę dalej zjednoczyć Włochy? Nie wiem. Tym bardziej, że opis sugeruje, że te pomniejsze nacje powinny się z nami zjednoczyć. No chyba, że będą teraz jakieś wydarzenia z każdym tych krajów i będą decydowały, czy chcą się z nami zjednoczyć, czy też nie. Wiecie, jak działa to zjednoczenie Włoch? To nie jest tak, że was informuje gra, że możecie już to zrobić. Oj, nie. Nie ma tej informacji w dzienniku, mimo iż to jest nam sugerowane. Nie ma żadnych wydarzeń, które się gdzieś tam dzieją. Nie, w tym miejscu również nie mam takiej informacji. Jak już poprawicie relacje z Sardynią, Piedmont i papiestwem, wiecie co się klika? Bo nawet nie potrzebujemy dobrych relacji z pozostałymi krajami. O, tutaj już nic nie ma w tym zjednoczeniu Włoch. Nie ma nic, co by nas o tym informowało, że musimy przejść do innej zakładki kultury, kliknąć tworzenie państwa, kliknąć to, utwórz Włochy i voilà, tylko mamy! Naprawdę jestem mega wkurzony. Mega! Jak to obecnie jest zrobione? Mają świetnie zrobione misje czy wydarzenia z Hearts of Iron 4, Europki, czy nawet Crusader Kingsa. A tutaj to wygląda, jakby pierwszy raz ktoś robił grę. Naprawdę. W naprawdę wielu aspektach. Mechaniki wojny ukryte, mechaniki dyplomacji ukryte, dzienniki misji pane. O co tu chodzi? A mimo wszystko, ja wciąż mam ochotę grać w tą grę, co ze mną jest nie tak? Więc proszę państwa, mamy monarchię absolutną włoską, tylko niech mi się to wszystko w sumie przeliczy. Nawet dostałem osiągnięcie. No i w sumie takie pytanie do was, czy chcecie zobaczyć, żebym spróbował zjednoczyć Włochy jako papiestwo? Teraz już wiem, jak to zrobić. Dajcie mi znać w komentarzach, zostawcie lajki i przygotuję wam na przyszły tydzień taki materiał. Nie zmienia to faktu, że Austriacy będą bardzo szybko naszym kolejnym celem. Mamy troszeczkę prowincji do wyzwolenia. Okej, widzę, że mamy duże problemy z koleją w naszym państwie. Musimy to wszystko ponadrabiać. Dalej w badaniach idę w dialektykę. Chcę przyspieszyć rozwój naszych instytucji. Powiem wam szczerze, teraz odkryłem, jak ważne jest zarządzanie tym całym panelem ceł. Bo już chyba wiem, jak co decyduje o kolejności zakupów w danym miejscu przez IDE państwa od DAS albo w ramach naszej Unii Celnej. A mianowicie nic innego jak cena produktu. Naprawdę, więc założenie takich ceł na eksport towaru, którego nie chcemy eksportować z kraju, to jest całkiem niezły pomysł, bo w tym momencie nasz towar będzie droższy i boty będą starały się go kupić gdzie indziej. Ale musimy rozbudować nasze zakłady pod lokomotywy, bardzo się industrializujemy teraz, wszędzie buduję kolej. Nie wiem czemu, ale miałem najlepsze rozwinięcie dla mojej armii, przez co była troszeczkę droższa, zmniejszam to na sam dół. Nie planuję na razie jeszcze wojen przez parę lat, bo i tak musimy nadrobić technologię militarną. Ja nie wiem co tu się
się dzieje, tak? Wystrzeliło nam to PKB, ale teraz spróbuję to stabilizować, te Włochy. I to jest istna masakra. Non-toper brakuje mi węgla, mimo iż mam takie cła zaparowe, że nikt mi nie powinien eksportować tego ode mnie, ale wszyscy to robią. Badam chininę, będzie nam potrzebna do kolonizacji dalszej. Oraz bierzmy się za pszenicę, a w zasadzie to nie na pszenicę, tylko zależy mi na winku, bo jest mega drogie cały czas. I winko to zdecydowanie na eksport, jeżeli będzie szło. Niech więcej nam płacą za nie. No to czas na unowocześnienie naszego wojska i zadeklarujmy, że Afryka nas interesuje. Myślę, że też obszar działania weźmiemy dalej Anatolię i może też Afrykę Północną. Teraz musi trochę czasu minąć i zaraz będziemy mogli robić kolonię. Dobra, mam prawie 200-tysięczną armię, więc mnie to jak najbardziej pasuje. Ale spójrzcie, jak te Włochy się już zmieniły, jak one wyglądały na początku, a jak teraz są zurbanizowane. No nasze PKB zaraz przebije 100 milionów. Wiecie co? Ja muszę wynaleźć elektrownię. Ale najpierw kolonie, dosłownie wszędzie. W tym regionie, to jest bardzo dużo surowców. Czy jest gdzieś tutaj jakaś mapka transportowa, która by mi pokazywała, gdzie mi brakuje transportu? Bo na razie to się troszeczkę irytuje, jak muszę chwilę sprawdzać, które moje prowincje mają przekroczony transport, gdzie muszę budować kolej. Ech, i mamy już nowocześniejszą piechotę. W sumie artylerię również, nie wiem, cały czas robię to w taki głupi sposób wszystko. No, trochę krajów może tutaj uczestniczyć w tej wojnie. Ja chcę zdobyć koniecznie Wenecję, ale również inne obszary. Rozpoczyna się odliczanie do wojny. Po naszej stronie staje Wielka Brytania. Chociaż szkoda, bo ja jej ogólnie nie potrzebuję. To co potrzebuję, to podbijcie Lombardii dalej. Oraz, co to za obszar? Tyrol Południowy, okej. Okay. Weźmiemy też reparację wojenną od Krakowa. Boże, Austrii. LOL? WB się wycofało z tej wojny? What the fuck? Weźmy Francję, za co chcę. Otwarcie rynku, wyjebiście. Syjamu, to prawie darmo dla mnie. Aja, floty nie zrobiłem większej. No nic, moja flota będzie patrolowała wybrzeże. I jak widzicie, to dokładnie to widać w tym momencie, których miejsc broni moja flota. O, widzicie, to się podświetla wam. Armia austriacka, armia włoska. A francuska? Znacznie większa. I mamy naszą pierwszą wojenkę. W sumie w żaden sposób nie jest istotna. Raczej to wygramy. Egipt jest daleko, nie ma jak uczestniczyć w tej wojnie. No chyba, że dopłynie tutaj. A ofensywa francuska idzie do przodu, więc nawet nie będę ja tracił wojsk. Zobaczcie na te różnice w kosztach wojny. Dobra, spróbujmy teraz my zaatakować naszym generałem, bo nie ukrywam, wypowiedziałem wojnę za wcześnie i miałem minusy do defensywy i ofensywy. O, muszę uważać, bo możliwe, że zaraz mi się front podzieli. Mianowicie, jeżeli zajmę tutaj to miejsce w Tyrolu Dolnym, Południowym, nieważne, to front mi się podzieli na dwie strony. Czemu oni ode mnie kupują cały czas to zboże? No ja nie mogę, no. No i oczywiście Austria skapitulowała. Wygraliśmy wojnę. What the fuck? A, bo ja to wszystko dostałem, no tak. Teraz muszę to ogarniać. Ej, ja tyle tego nie mam wcielonego do obszarów administracyjnych, co trzeba było zrobić? Czemu gra mnie o tym nie informuje? Znaczy pewnie informuje tutaj, ja nie mam tego rozwiniętego. To ja tego jakbym nie widział, no. Ciekawe, czy przetrwam te dwa lata, jak to się będzie mi wcielało. I proszę państwa, mamy to. Zjednoczyliśmy Włochy. Jej, niech żyją. Cesarz Fernando di Borbone, delle coś tam, nieważne. Mamy Włochy zjednoczone, więc jeden przynajmniej cel kampanii wykonany. Większa produkcja. Austria mi płaci tylko 31 tysięcy? To za bieda. No okej, okay, ale dokonajmy desantu morskiego naszego przeciwnika i niech mi dowodzi Silvio Pelle. Chyba on dowodził mi moimi armiami ofensywnymi. Zgadza się. I to, co się dzieje, teraz flota mi płynie. To, co jest piękne w tej grze i jest bardzo różne od każdej innej gry paradoksu, to jest to, że moje 10 okrętów przewozi mi całą moją armię. Chociażbym miał jeden okręt, on jest w stanie mi przejść całą moją armię. Gdzieś już to widziałem, dałbym głowę. Przegrywam. Może jednak wielkość floty ma znaczenie. Muszę potestować to. Więc ja jestem za porozumieniem pokojowym. Dziękuję. Te weneckie prowincje są mega bogate. Możemy zrobić gigantyczne farmy w nich. Ewentualnie więcej węgla. Mam 500 tysięcy populacji tutaj do pracy w naszych kopalniach węgla. Dobra, ale zajmijmy się Lombardią. Lombardia to będzie nasza winiarnia. Nawet się nie zastanawiam. Lecę od razu te 160 farm. Nie. Myślę, że też okazja... Stworzyliśmy Włochy, to jest też czas na reformę naszego systemu rządowego. I pierwsze co, to myślę, że wprowadzimy republikę prezydencką. Zobaczcie, praktycznie wszyscy to popierają. Ale co to za rewolucja? O co tu chodzi? A, oni chcą zachować monarchię u nas w kraju. Chyba ich za bardzo wkurzyłem. Okej, nie chcę mieć wojny domowej, więc anulujmy to. No i teraz rewolucja nam spada. To może najpierw spróbujmy wprowadzić cenzus wyborczy. Muszę częściej tu zaglądać. Włochy są piękne, gdyby mi wszystko się tutaj nie zasłoniły. No ale ładnie to wygląda. Myślę, że teraz zajmijmy się zabezpieczaniem Afryki Północnej.
Północnej, Anatolii, Bałkan. I powiem wam, że w przypadku takich bardzo dochodowych zakładów, na przykład u mnie włókiennicze mega dużo zarabiają, lubię przestawić na podmiot notowany na giełdzie. To mi zwiększa liczbę kapitalistów, a to wpływa mi na pulę inwestycyjną. Ale przed chwilą było dobrze z węglem. Co się stało? Czas na mały eksperyment. Budujemy w Neapolu 5 elektrowni naraz. No i dobra, teraz potrzebujemy, żeby naszą elektrownię ktoś potrzebował. Mamy gigantyczne zakłady. Czemuż by nie? Zastąpienie towarów minus 258 tysięcy. Aż się boję. No i widzę, że tak. Potrzebujemy barwników. Bardzo nam się zwiększyło zapotrzebowanie i tego prądu produkujemy za mało. 5 elektrowni produkuje nam w zasadzie zaopatrzenie dla połowy, więc od razu budujemy dalej elektrownię. Zmieniłem sposób budowania i od razu huty stali w górę. Oto w grzybie, zobaczcie, 117, 177, wow. Aha, bo nagle 1700 stali więcej potrzebuje, dobra. Ale tak, Francja nam zapewni. Skoro tyle ma Francja, to nie będę tego robił u siebie. Mamy cesarstwo konstytucyjne, przeprowadziliśmy prawo. Nie wiem, spróbujmy jeszcze raz zreformować nasz rząd. Partie mi w ogóle powstały, z tego co widzę. Prawica, w której jest właściciele, drobnomieszczaństwo, inteligencja, skrajna lewica, partia zwolenników wolnego handlu, fajnie. Ale go nie będzie. Chociaż podoba mi się to cesarstwo takie konstytucyjne, że jest wybierany władca. Podoba mnie się to. Ten książę wygląda tak dumnie, z tą szczęką. Chociaż chyba nie do końca jest z nim dobrze. Okej, okay, ale już nie mamy niesławy, więc szybciej nam spada niezadowolenie. Ile ja na cłach zarabiam? Ja tego tu nie widzę. Ja nie wiem, co się dzieje w tej Austrii. Austria ma chyba wojnę domową. I Niemcy powstały. Ej, Włochy i Niemcy prawie takie same PKB. Wow. Dobra, ale pobawmy się utworzenie dominu. Tak naprawdę w Wiktorii nigdy nie chodziło o podbijanie jakichś obszarów, tylko właśnie o dominowanie i robienie jakichś wasali, żeby potem ich właśnie integrować. Znaczy, tak mi się przynajmniej wydaje. Czym się różni państwo marionetkowe od dominium? Więc co do zasady, ja chyba wolę państwa marionetkowe, jak tak szybko czytam tego tooltipa. Spróbujmy stworzyć państwo marionetkowe z Grecji, o którą będzie się biło bardzo dużo państw. Serio, Lukas? Serio? Okej, okay, mój pierwszy okręt pancerny. Okej, okay, Grecja się zamartwia. Jest spora szansa, że po prostu się nam podda. I w momencie, kiedy nam się podda, to gdybyśmy mieli więcej wargoli, to dostalibyśmy tylko i wyłącznie nasz główny. Tak to działa. No ale nam się nie poddała. To robimy desant wojskowy od razu na stolicę. Chociaż może trzeba było poczekać jeszcze pół roku. Mamy bitwę morską i flota grecka jest potężniejsza od naszej. O nie! Bo już mamy takie okręty. Ależ nie, no dobra, nasze okręty ich topią. To przez ten wygląd. O! I co tu się wydarzyło? Halo? Ogarniam, po prostu mi się fronty podzieliły. Grecja nawet nie zrekrutowała wojska. Pozwalają się zająć, więc ta wojna jest wygrana. I teraz to wszędzie kolej tu jeździ. Boże, jaka to jest piękna gra. Nie wiem, jak niektórzy mogą pisać, że ta gra jest brzydka. Ona jest po prostu piękna. Tylko ja siedzę głównie na tym widoku jednak strategicznym. No, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, Grecja została nam podporządkowana. Przydałoby się teraz jakoś mega osłabić Osmana, ale możemy to zrobić. Możemy go nam podporządkować. Wow, 120 punktów niesławy. Ej, wtedy chyba cały świat wszedłby w koalicję przeciwko nam, nie? Wow. Mam wojny jednak w Afryce jakieś. Zobaczcie, tutaj posuwa się moja kolonia ładnie. No tutaj pewnie nas po prostu wyprzedziła. Wielka Brytania, Francja i tak dalej. Ale w międzyczasie też potoczyłem kilka innych nudnych wojenek. No, moje wojsko bardzo długo tutaj leciało, ale jak już doleciało, to wszystko podbijało. Po prostu przekazujecie front, zaznaczacie właściwy i już wasze wojsko leci, wszystko podbija. Wow. Tu sobie zwiększę troszeczkę liczbę konwojów. A podbite te tereny mogę ostatecznie anektować i na przykład tak zrobię z Grecją. Ale że ktoś będzie ich bronił teraz? Ale serio? To tak działa? Czyli wiecie, jak to działa? Ja mam kolejną, mogę mieć z nimi wojnę o to, że ich anektuję. Ja w tej Grecji nie ogarniam, co się dzieje. Dwie wojny naraz w Grecji, naprawdę. Przy okazji jednak wprowadziłem system prezydencki, wprowadziłem republikę, więc tak, jesteśmy, proszę państwa, republiką prezydencką. No i okej, rzeczywiście wojnę wygrałem i dokonałem aneksji tych terytoriów. Trzeba to wszystko pokasować i robić od nowa. Ja nie wiem, czy jest możliwe zaspokojenie tych wszystkich potrzeb, to jest masakra totalna. Robię wielkie budowanie portów dosłownie wszędzie. Ja potrzebuję więcej szlaków handlowych, więcej. No i udało się zdobyć jeszcze Maroko, Algierię i powiem wam teraz,
czas na Hiszpanię, zauważyłem, że mają tutaj bardzo dużo węgla. Ostatni monarchiści. Nasze państwo Włochy od wielu lat utrzymuje republikańską formę rządów. Niewielu jest takich, którzy z sentymentem pominają dawną monarchię. No, zostawmy przeszłość za sobą. Austria mi się zbagowała. Ona jest w tej wojnie gdzieś od 15 lat i non to pewnie siedzi. Masakra. Co się stało, że ja to dostałem nagle? Jakaś włoska jurysdykcja Prowansji? Ja to miałem cały czas? Ta kolonizacja to wygląda tak, że chyba kolonizujemy, wkurzamy w którymś momencie ludy żyjące w tym regionie i je podbijamy. To chyba tak wygląda. Dobra, to trochę kosztuje, przekraczamy 100 punktów, ale muszę to zrobić. Jestem mega ciekawy, czy to jest opłacalne. Na ten moment Egipt się mnie... No i się poddali! O loli, jestem pariasem, cokolwiek to znaczy. Aha, już chyba wiem. 516, 1500, 2200, 1900. No ale embarga nie nałożyli, więc przetrwam to chyba. Teraz już lecę totalnie po bandzie. Mam przeciwko sobie Turcję, Rosję i w zasadzie tyle. I wiecie co jest celem? Podporządkowanie Turcji. Nasze wojsko jest superior wobec nich. 154 versus 40. Zobacz na ogólnie, jak to wygląda. To w sumie nic gorszego niż parias nie będzie, nie? Ja pier, teleportowało mi jednego generała na front afrykański. No bez jaj. Czemu? Nie wierzę. Udało się. Więcej wojen. Tylko gdzie one lecą? I takie pytanie do was, drodzy widzowie. Dlaczego nie mogę przeprowadzić tego prawa? Mam grupę interesu, która to popiera, ale nie mogę tego przeprowadzić. Nie wiem czemu. W rządzie mam siły zbrojne. Dobra, strasznie mi się pobagowała ta gra. Tyle, ile mam, to podbiłem. Myślałem, że jeszcze uda mi się Hiszpania, ale niestety mamy tutaj wieczne wojny domowe, więc więcej nie podbiję i nie zrobię sobie Imperium Rzymskiego tak jak chciałem. Trudno. A jeżeli, drogi widzu, czujesz się zagubiony w tej grze i potrzebujesz wytłumaczenia, zachęcam do obejrzenia serii poradnikowej z Grecji, gdzie bardzo dużo tłumaczę i pokazuję krok po kroku, jak grać chociażby taką malutką Grecją i zbudować z niej potęgę.